No, chcę się wykąpać w wannie. Myślę, że naszą przygodą było to, że część wędrówki pokonałyśmy na stopa i jechałyśmy z Warszawy do Krakowa na stopa. To było dla nas bardzo, część dziewczyn pierwszy raz jechała na stopa i to było dla nas bardzo takie emocjonujące i mieliśmy potem wiele przygód i opowiadałyśmy sobie o nich. Poszłyśmy do ogrodów w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, które w sumie były także bardzo ładne. Mi się wydaje, że generalnie cała wędrówka będziemy wspominać tak bardzo miło, dużo było fajnych przygód. Wędrówkę mieliśmy kówcem z założenia. Byliśmy w Beskidach. Wędrówka była dosyć ciężka, byliśmy na śnieżniku, a do Krakowa dojechaliśmy standardowo PKS, jak na harcerzy przystało. Jesteśmy 40. Gdyńskiej drużyny harcerek potok imienia Olgi Drachanowskiej-Wałkowskiej i na wędrówce byłyśmy w Gorcach. Byłyśmy tam 3 dni i ostatniego dnia wpadłyśmy na pomysł, że pojedziemy do Zakopanego, jako że tam jest, było kiedyś muzeum Olgi Drachanowskiej-Wałkowskiej i chciałyśmy właśnie zwiedzić je. I pojechałyśmy do Zakopanego na stopa z Nowego Targu. Tak. Robert. Cześć! Thank you.
nie zażywamy dziś nasze partnerskie losy, losy naszych rodzin. I pomyślałem sobie, że chyba to tak jest, że jeszcze mam coś ważnego do zrobienia, zanim oddam harcerstwu, oddam organizacji to, co najlepszego posiadam, to, co jest dziełem mojego życia. I dlatego na zjeździe ZHR zgłosiłem gotowość do tego, żeby stanąć na waszym czele. Dziękuję za otrzymanie sznura. Jest to dla mnie wielkie zobowiązanie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt. Służba, czuwaj. Druh obozny pełni swoją powinność. Czuwaj. Druh obozny, harcmistrzyni Ewa Ciosek melduje zwrot harcerek na apelu rozpoczynającym. I życzę wam tego, abyście z tego zlotu wynieśli dużo siły do odczytywania historii budującej przyszłość.